Dzień dobry, ja jestem Rwali, na to kolejny odcinek ZDA, tym razem Rengar i to co zobaczyłem pod tą ostatnią event, 15 tysięcy lajków? Skąd się tyle wzięło? Na normalnych odcinkach ZDA zawsze jest po 4, 5 tysięcy, może 6, 15. Ludzie, skąd to się wzięło? Nie wiem, ale mam nadzieję, że pod tym Rengarem też będzie sporo. W takim wypadku, skoro się da. No nie wiem, to jest chyba kwestia tego, że ja za bardzo po prostu chyba was nie cisnę, żeby zostawiać te łapki w górę, czy kciuki w górę, czy jakkolwiek to się nazywa. Więc proszę na Rengarze również zostawić, chociaż mam też taką teorię, że ludzie jak gdyby mają coś takiego, że chętnie chyba dają te kciuki w górę i w ogóle i oglądają, jak są właśnie takie postacie jak Riven, Zed, ten Rengar wydaje mi się, że też, jakiś Kha'Zix, jakiś Vayne. Wszystkie te takie place'owe właśnie postacie, bo te postacie są po prostu ulubione przez duży procent ludzi, który jest w niższych ligach po prostu. I chyba dlatego. Dlatego też takie właśnie było, takie oburzenie było z tą Riven, bo dużo ludzi po prostu Riven lubi, a ja tak trochę oplułem, że zagrałem na tym trybie śmiesznym, więc tak to działa. A tym razem Rengar i tym Rengarem. Przyznaję się, że no, mistrzem nie jestem. Od razu mówię, nie wierzę. Dwie wierzę. No, także kilka razy mi się tam zdarzyło na rankedach. Nie wiem, tak z 5-6 razy zagrałem, ale mówię nie. Nie gram tym Rengarem, jestem po prostu złym Rengarem. Także nie grałem nim pewnie z 2 miesiące, więc sobie gram na normalku oczywiście, bo nie powiedziałem. Także warto tutaj zauważyć, że to jest normalek. Myślałem o tym, żeby na rankedzie go nagrać, ale raczej bym w ciry dostał, więc to się chyba nie opłaca, co nie? Także zagram sobie po prostu na normalku, na iście, mam skina, a w ogóle tutaj taka ciekawostka a propos tego skina, pod control 2 macie, że możecie sobie ten kaptur ściągać i nakładać. Może ktoś nie wiedział. Taka ciekawostka. Aha, ja w ogóle nie powiedziałem, żeby suba zostawić. Ostatnio poszedłem statystyki i znowu się coś złego dzieje, że dużo ludzi ogląda te filmy na YouTubie, ale nie zostawia suba, czyli oglądają jako nie suby. Także kciuka proszę zostawić i suba proszę zostawić, no. Jak to tak bez tego się da w ogóle działać na YouTubie? Nieładnie, nieładnie. Zróbcie sobie konto na YouTubie, lajkujcie i to będzie pięknie. Będzie pięknie. Mamy gościa, co ma nick, to był Gravity, tak? Gravity Bany Fufu. No to nieźle. Gość, który grał w LCS-ach w Ameryce, no ale na iście raczej nie gra. W ogóle dziwi mnie to, niekiedy jest taka sytuacja, jak gram sobie na iście albo na weście, że ludzie mają niki właśnie w stylu jakichś tam LCS-owych czy jakichś koreańskich. Niektórzy ludzie chyba naprawdę wierzą, że to może być. Oj. Że to może być ktoś naprawdę z Korei czy tej Ameryki. To trochę dziwne. No, nie, nikt taki nie gra na iście ludziska. Niestety. Kurde, to było złe. Powinienem szybciej smakować. Duży był on akurat tutaj i źle użyłem tego W. Na mniejsza. A teraz pytanie, czy ja zrobię tego? Bro? Nie wiem. Aha, w ogóle ja powinienem inaczej zacząć. Się zagadałem na temat tych lajków i subów, kurczę. Powinienem zacząć na wrejtach. Wziąć reda, wziąć golemy i się wstawić do bazy. O. Się zagadałem, kurczę. Mój błąd. Więc zostawiam tutaj trójkę. Weźmy sobie tego kramba. I później sobie wezmę był dopiero. Muszę się troszkę podleczyć. Lissin może być gdzieś niedaleko. Rzucimy tego. Najlepiej rzucać właśnie tą bolę w te żuki, bo jak macie jakieś CC na tych krabach, to macie zwiększone obrażenia. Także wszystkie stuny, nakapy itp. itd. są właśnie dobre. Także polecam śmiało. A, źle użyłem buł. Damit. To buł trzeba używać tak, żeby się leczyć, prawda? Ja tego nie użyłem w ten sposób. Drugi raz mi się to zdarzyło. Coś jakoś? Mamy te bora na topie. A, okej. Okay. To chyba jest ward, co? Czy nie? Uważaj, Krystian! Mordo! O, mogę to flashować, go zabić sobie. Ej, co? No nie, gościu, ale mnie oszukał! Ale mnie oszukał!
Zgaduję, że Lux mu przerwała tego teleporta, gościu się nie patrzył. No nie! Specjalnie grałem z tym Lee Sinem, bo stwierdziłem, że po teleporcie go zabijemy. Ale fail! Jeszcze padł. Ale szkoda. Tak sobie powinno wyjść. Tylko zgaduję, że gościu dał teleportację będąc tutaj i dostał po prostu snera. Ale guptas. Ajaj. Szkoda, szkoda. A jakbym wiedział, że mu przerywa, no to bym przerwał tego swojego. A czy bym po prostu uciekał, co nie? Ja nie wskoczył do niego po prostu. No. Spory błąd niestety. Ale spokojnie. To się odrobi oczywiście. Nic się złego nie stało. Za bardzo. Też fajnie by było mieć już jakiegoś killa. Bo te staki są mega ważne właśnie, żeby je zbierać jak najwcześniej. Dzięki temu się bardzo snowballuje. Am I good Ashe? O kurczę, jesteś świetny Ashe. Jesteś najlepszy. Galio. Okej. Okay. Jeszcze ani razu nie zagrałem tym Galio, kurczę, po tym reworku. Muszę to któregoś dnia w końcu zrobić. Tak się jarałem nim na tym, na PBE. A koniec końców, kurczę, nie zacząłem nim grać. Jakbyś mi tu podszedł kolego z mida, to było fajnie. Trafiłem. No, dobra próba. O jest, o! No nie. Zmieniłem tego, cholera jasna. Ale głupie. Ty, no nie gadaj, że mi słuchawki padają. Mam taki dźwięk w słuchawkach, bo one są bezprzewodowe. Podłączyłem je wczoraj wieczorem do ładowania. No co jest? No nie wiem, czy będę musiał zmieniać. Albo będę musiał je wyłączać, bo nie zmienię podczas nagrania chyba. Dawaj, Krystian. Lecimy z nim? No nie wiem, czy lecimy, bo. Dawaj, Krystian. Krystek. Come on. Nie może tu z Lee Sin. Dobra. Tu Lee Sin mógł być ogólnie w części tej dżungli. Na szczęście go nie było. Więc bardzo dobrze. Ale czemu się nie poruszyłem do przodu? No nie, no padają mi te słuchawki, no naprawdę. To za bezsens. Wczoraj po streamie właśnie musiałem je dać do ładowania. No i dałem je do ładowania. Czyżby się popsuły? No nie gadaj. Świeciła się czerwona lampka, że się ładują. No chyba, że coś. O nie. Chyba, że Morton coś popsuł. Tylko jest taka opcja w sumie. On tam lubi na tym biurku akurat się siadać. Może poruszył słuchawki i się przerwały. O, ładować. Co za kaszana. Wy tego nie słyszycie oczywiście, ale ja słyszę cały czas pipi. Tak co 20 sekund takie pipi. Że mi się słuchawki rozdowują. Ale głupie. Chociaż, kurczę, nie wiem czy. Ostatnio właśnie chciałem. O, cholera. Ej, koledzy z bota. A, mój też padł. Mój kolega też z bota padł. Masz 6 level. To będzie do końca chciał? No chcę. No spróbuję. Warto spróbować. To jest Inferno. Aj, lepszy. Kurczę, no nie mogłem tego. Zagrać w żeby się uleczyć. Co za syf. Zabij chociaż? Nie zabije. Ta lipa totalna. Szkoda, ale nic musiałem spróbować. Dobra. No nie, mam nadzieję, bo ostatnio jak na tego, na streamie, albo kij, po prostu wyłączę te słuchawki, będę grał bez dźwięku. Trochę kijowo, no ale co zrobisz? Też strasznie słabo, że miałem prawie 6 level, co nie? Więc, ale bez dźwięku się dziwnie gra. Bo jednak dużo informacji dostaję, prawda? Że ktoś. Gościu gra z Ghostem? Dziwne. Czy ktoś tam flashuje i takie tam pierdółki niby małe, ale. No ma go. Jeszcze jest nie dostanie killa. Ja tam parę widzę mogłem przytulić w sumie. Wezmę ją. Chociaż strasznie szkoda Infernala. Tam mój trash chyba padł na bocie przed tym. Najwyraźniej. Niezbyt.
A to trochę mi za późno, gościu, dajesz info z tym teleportem. Już nie potrzebnie teleportował, bo ja to poszowałem. To akurat jego błąd, moim zdaniem. Mógł to wcześniej komunikować, a nie wtedy, jak już mu ubiłem tego. Przecież sobie nie zdałem sprawy, że on w ogóle teleportę gra, zapomniałem o tym. Mimo, że powinienem pamiętać w sumie po tym, co się stało na topie, prawda? A, zagram sobie tak. Co to miało być? Czy to był jakiś ten? Int feeding? Aha. Znaczy, pyta dlatego, że mu z tego wziąłem farmę na midzie? Nie, no nie gadaj, gościu. Mam nadzieję, że to był tylko zbieg okoliczności. No chyba DC. No chyba, że specjalnie gościu się zirytował, że mu wziąłem farmę. Byłoby trochę szkoda. Cel, cel, cel. No, to co? Ciężko bym strajuje. O, kaba! Dobra, super. Tylko nie dostałem stacka, to nie jest takie super jednak. No i zaleciało. Galio, ale Galio nic nie zrobi po tym teleporcie, co nie? O cholera, Lux ulti. Nie strasz, gościu. Popuszczę. Wejdę. Dobra. Teraz jakoś przeskoczyć. O nie, leżę. Kurde, mnie ograł. No nie. I nie dostałem. Chwila, czemu nie dostałem stacka za tego Galio? No nie wiem, to trochę mnie zdziwiło. Pytanie, nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne, potrzebuję Black Cleavera. Tak, to wszyscy teraz grają tego gościa. Zabili Lee Sin? Gdzie zabili Lee Sina? Już tutaj. Okej, brawo. No, nie no, ja tam. Zastanawiam się, czy mogę stąd tu skoczyć, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Więc 1-3-2. Mówiłem, że to nie będzie zbytnio piękna gra, ale patrzcie na to. Ja mam całkiem fajne CS-y. W porównaniu do mojej drużyny. No. Trochę dziwne, że jako jungler mam tak dużo, ale dobra. Spróbuję tego bota jeszcze raz z ultimate'em. Bo Jhin chyba nie ma flasha, chociaż ten na midzie też jest całkiem fajny do zabicia, ale. Nie, wolę bota. Tam powinno być raczej łatwiej po prostu. A, tu jest Lee Sin. No to nie mogę. Dobra, oni wiedzą, że tu jestem w okolicy. Więc nie mogę grać bota. Muszę wyczekać, żeby Fizz miał swoją rybkę. I z rybką możemy zabić tą. Okej, dam im znać, czy to jest Fizz. Czy ten Lee Sin? Aha. To jednak nie wiedzieli tego niestety. A ja jestem na wardzie, no nie. Ojejciu. Okej, no przegapiłem warda. Duży błąd. Rybka? Rybka, rybka, rybka. No nie, może masz DCK znowu. Co? Dam mu znać, może nie zabije, nie wiem. Kościu! Co jest twoim internetem, nie tak? Napraw go. Ale mimo, że Lux nie zabiła. Szacuneczek. Szacuneczek. No to będzie niełatwa gra, wam powiem. No. No, powinienem go użyć, a nie tego, e? Nie? 15 minut bez walki Temor. O kurde. Dobra, zobaczymy, co pokaże. Nie no, szanse na wygranie tej gry są nie, no małe, małe po prostu. Zobaczymy. Tą Lux muszę zabić z Fizzem, tylko trochę problem jest, bo jak ja chcę to. Okej. Jak ja chcę coś zagrać agresywnego, no to on może dostać DCK. To jest trochę lipne. Lee Sin może być gdzieś w mojej jungli. Aha, no właśnie, był niedaleko. Nie wiem, czy on znowu na DCK jest?
Czy on tak po prostu jak głupek zagrał teraz? Ciężko powiedzieć. Też nie wiem, jaki to jest poziom w sumie, bo no to są normalki oczywiście. A nie sprawdzam poziomu moich ludzi z normali. No, muszę to przytrzymać. Chcę stracić turę tu. Trzaszka tutaj była w sumie. Mogę być najgoreda. Stwierdziłem, że są tą farmę bezpieczną. A to jest jakiś tank, Timo? Jak zamierza to wykrywać niby? Czyli Drake, okej, okay, czyli jest na tej okolicy, więc jego red jest do wzięcia. No dobra. Ale kogo ja zabiłem? Zastanawiam teraz, kogo ja mam staka? Teraz to zobaczę. Czy ja mam z Galio staka? Czemu się nie wyświetla to śmieszne coś tutaj? A nie, spróbuję. A, na Amazonie. Który z jakiegoś powodu nie zagrywa. Okej, okay, zagrywa. Nie. Nie, nie godzę się na takie traktowanie. Co to było? Jeszcze zabili tego fizja. Jakim cudem, ani z ku, ani z E nie trafiłem. Dlaczego mi się to dzieje? Widzicie, dlaczego nie gram rengarem na tym? Na rękę? Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Temor też padł 1 na 1 w sytuacji. Ja ten Lissi może mnie sprawdzi. No, Galio zabiłem, okej. Ten Lissi jest chyba na tych. Na wraithach teraz. No, okej, okay, widzi to. Ale z Cinderhulkiem gościu gra. No więc tak bardzo do przodu. Trochę dziwne podejście w sumie. Bym powiedział raczej. Tutaj schodzi Galio. Dobra. To mi się udało, na szczęście. Przynajmniej tyle. Ej, no tego Blue ja mu chyba nie oddam. Nie wiem, no nie podoba mi się to. Ani trochę, gościu. Przykro mi. Dobra, wziąłeś, gratulacje. No nie, bo zaraz padnie tej Lux. Tego mi się nie podoba. No, ale no niech bierze. A ile mi całego brakuje? Nie mam wilków, szkoda. Podejdę tutaj od linii, bo możliwe, że Galio teleportuje zaraz na linię. A ja tutaj będę dostępny właśnie. Ała, widzisz. Ja tutaj przyczajony będę. Oni też będą chcieli zagrać agresywnego pewnie. No i właśnie. Po cholercie. Bierz go jakoś, Krystian. Bo zasłonił go. O, żeż ty Krystian, mordo moja. No nie zabiję. Chyba chociaż. Dobra, jakimś cudem da radę. Jean. No nie, nie miałem jak tego zagrać, niestety. Chciałem tego Lissina jakoś zabić. Jakimś cudem, ale nie. A jak ja, bo znowu zrobiłem Galio, na którym już mam staka, co nie. To jest lipne. Na chwilę, może weźmy turret. Dawaj, dasz radę. Bierze. Czy ja tutaj mogę zagrać Ninja Tabi? Nie, no nie za bardzo, potrzebuję merców. To już CC mają. Aha, że z tego, z pułapki, z grzyba. Grzyb nie zabił, szkoda, szkoda. Coś z tego Longsworda zrobię, czy nie wiem co. Na topie jest ok, na dżungli jest niby ok. No, nie, no, nie jest ok, on ma 8 fragów. Zobaczmy, coś na misie zrobimy. Aro chyba dolecił niezły. Okej. Okay. No niezbyt. No niezbyt. Jakiś się wycofał. Dobra. No nie widzi mi się zabijanie tego Galio, bo już z niego mam staka po prostu. Skupianie się na nim jest trochę takie głupie. Potrzebuję kogoś innego. Kurczę, miałem tyle okazji, żeby zabić i na midzie, i na bocie, no i nie wykorzystałem. Ale to jest właśnie lipa, bo Rengarem zawsze, jak zaczyna sobie kolejce, to trzeba po prostu zaorać tego early game'a. Możliwe, że troszkę jest bardzo blisko, więc wolę nie
ryzykować w takiej sytuacji. Chociaż. A jednak nie było go. No dobra. Talux ma zonie, muszę pamiętać. Dostałem przed chwilą blue buffa, także Lee Sin powinien być gdzieś w okolicy tej. Muszę wiedzieć akurat. A jednak nie, spinę jakoś totalnie. Chyba za tym nas ultimował. Nic tutaj nie daje. Jhin jest z tej strony. Był na topie przez chwilę. No więc ja mam wezmę Reda po prostu i tyle. Aha, jednak puszuję dalej. Tego się nie spodziewałem akurat. Zobaczmy sobie Reda. A, już zły przycisk. Muszę wycofać, żeby tego smoka powalczyć. No nie wiem, czy będzie szansa w sumie go odebrać, ale zobaczymy, spróbujemy. Szybki back, niech od nas nie padł. 10-24. No, jest średnio, średnio, średnio. Jeszcze fizz nam się wywalił z jakiegoś powodu. Wielka szkoda. Cyk. No więc jakoś na ultimate, może mi się uda to wyskoczyć. Zarabię, zobaczymy. Okej, okay, zabiję Galio. Czekaj, Jhin też zabiję. Pytanie, ile Lee Sin ma HP, się zastanawiam. Czy ma full? Siedmi Reda. Okej, okay, ma full. No to lipa straszna w takim wypadku. Nie wiem, ktoś mi to może podejść? Fizz nie ma, a będzie miał TP. No to... Nie! Dlaczego ja jestem taki unlucky? Nie mogę przelecieć tutaj na przykład? No nie mogłem, musiałem tam wlecieć, kurde, jak osioł. A la 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 la. Teemo z Ginzo. O kurczę, to ciekawy zakup. A zastanawiam się, jak ja chcę zagrać, bo... Jak ja to chcę zagrać? Wezmę drugiego Longsworda i coś z tego zrobimy. Albo Edge of Night, albo Duskblade zrobię. Gdzie są zabójstwa? Mam 3 kile. 3 razy zrobiłem Galię, no bez sensu. Potrzebuję kogoś innego. Najpierw tego Jhina by było. Bo dużo pieniędzy, z Lee Sina też jest dużo pieniędzy. Ojejciu, Fizz jest martwy. Czy żyje ten Fizz? Nie. Niestety nie. Mogę zesmajtować, bo i tak mam dwa smajty. A chwila, oni mogą iść na barona? Okej, nie idą. Ludzie z jakiegoś dziwnego powodu na niższym poziomie w ogóle nie robią baronów. Nie wiem czemu. No, zaraz będę leciał. Coś wysadzę, muszę. Teraz my możemy barona wziąć. Go baron, go go go, musimy. Go. Kurczę, no tą Lux jakoś musimy złapać. Postawi to, jak możesz? Kurczę, dostałem 13 level z tego. Teraz musimy uważać, bo Lux może mi to zestylować oczywiście z ultimate'a. Bo ma mający damage z tego. No może zrobić po prostu tego. Jeszcze za darmo, okej, okay, tak też to może wyjść. No ja tego nie brakuję. No nie bardzo mogę do tego podejść. No nie, muszę odejść. Tak. Dobra, muszę tak zrobić. Dobra, dobry smite, nawet tego nie wziąłem. Musiałem sfleszować, bo jeśli bym nie sfleszował, to bardzo możliwe, żebym padł do tej trutki po prostu. A no, przepala albo scale. Dokładnie tak. Najważniejsze, że wzięliśmy, bo z tym możemy coś zagrać. Huh. Jakoś nam się udało, no na totalnym farcie, ale okej. Okay. Duskblade wezmę. Edge of Night już nie jest aż taki świetny. Zabiłem Lee Sina w tej sytuacji. Dobra, tego Jhina bym capnął. Kurczę, byłby bosko. Zabiłbym go, jeśli jest, byłby sam oczywiście. Dobra, jazda. Nie, musi być mój. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, nawet chyba pod turetem muszę wskoczyć.
Nie. Ajajajajaj. Wezmę sobie tak. Muszę spadać. Nic tu nie zrobię. Chyba, że zrobię ją. Dobra, tak by się to udało na szczęście. Totalne farcie, bo na totalnym farcie, ale jest. Dobra, dobra, taki trochę. O, comeback, bym powiedział. Okej, luzik. Luzik jednak. Nie, padłem od tego. Nie użyłem W, tylko użyłem dwa razy Q. Aj, tam trochę mały biskwit poleciał niestety. No ale okej. Znaczy, żałuję, że padłem, bo ja miałem barona. O wiele więcej dobrego zrobić z tym baronem po prostu. No szkoda, szkoda. Ale patrzcie, no, teraz tylko Gina muszę zabić, żeby mieć te snaki. Okej. Pomoże. No, Fizz, dawaj, jakaś ryba tutaj na Gina. Musisz. Stary. No cóż, no. Może następnym razem. Kliknij to. No ten Fizz jest jakiś, nie wiem, chyba pijany. Jakiś wczorajszy jest chyba gościu. Myślę nad tym Infinity Edge'em. Ja na razie powiedzmy tak, albo zrobiłem Infinity, albo zrobiłem Jove Knighta. Takie dwie opcje mamy. Dobra, ja tutaj lecę od razu z Ultimate'em. Lee Sin nie ma kika, prawda? Więc luzik. No od razu w niego. Kabad. Kurde, bomba. Mech. Nie ma heal'a. O, arrow. Shit, poszło. Stanie w tą stronę. Zabije. Trochę dziwny jest ten spirit, jest też kupiony przez niego. Bo nie ma lifesteal'a żadnego. O, GA miał. Okej, okay, no nie zauważyłem. Bo, no tak, no. Musi mieć jakiś lifesteal, żeby był, miał sens ten speed research po prostu. Bo ten item jest bardzo fajny, tylko że musisz mieć jakieś leczenie. A Teemo nie ma bazowego leczenia, prawda? Więc no dziwny był zakup ogólnie z tym speed research na pierwszy. Ale okej. Okay. Zabierają nam blue. Kurczę, no bardzo ważne jest zabić się Gina. Jaki tutaj w ogóle nie możemy go zabić, jak gościu gra z Ghostem? Mając Fizza i Rengara. Ojej, smok. Musimy wziąć tego smoka, bo jak trzy Infernala oni wezmą, to chyba już możemy wyjść z tej gry, co? Tam był Jean z Thrashem, prawda? No i od razu jazda. Tutaj zapraszam wszystkich na pokład. Jeszcze Teemo, chodź. Pyk. No i dobra. I bierzemy to od razu. No i super. Oj, ten ultimate. Nie, tylko super. O. Ale co mnie podbiło? Niewygodna sytuacja troszkę. Ojciu. Shit. Oni się wycofali. Dobra, niech będzie. Wzięliśmy smoka, to jest najważniejsze. Back, 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 back. Back, 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 po prostu. No szkoda, że wyszło jak wyszło, ale no cóż, tak musiało być najwyraźniej. Temur, to nie jest dobry pomysł. Jin jest tutaj, okej. Okay. Może go zabije. Jaki pojedynek, kurde. Dobra. No właśnie, teraz Edge of Night czy Infinity Edge. Też mogę to i to w sumie później zrobić. Oj, no przesadził. Można powiedzieć, że przyżydził, co? Oj, ten flash do totalnie nie miał sensu. Spore błędy tutaj akurat decyzyjne od tego gościa. Ryba, no niezbyt piękna, zwłaszcza, że po flashu było. O! Przynajmniej jeden dobrze zapał. No kawałek, nie, może nie padnie. Naprawdę nie padnie. O nie, Gali już ma ultimate'a, dopiero co ultował przecież.
O kurde. Z deszczu pod rynnę, co? Holy shit. Aj, tego Gina! Trzeba zabić! We need to kill Jin. ASAP. Kurczę, no jak to jest możliwe, że gościu z Ghostem przeżywa, jak jestem Fizzem i Rengarem. I że na tym huku go nie zabili. Kurczę, to szkoda duża. Że z drugiej strony ma tego trasha, którego często ratuje z opresji. Ojcze, zaćmy go. No więc wstanę i od razu jakiś ultimate będzie grany. Brońcie, brońcie. Nie, oni nie mogą skończyć, prawda? Dobra, ładna ryba. Teraz tylko zabicie tego trasha. Dobra, lecę po tego Gina, muszę. I od razu po tym jak zabijemy coś, bierzemy Barona i to jest super. Dobra, ten Jin jest mój. No bez jaj, no chyba nie ma opcji, żebym tego nie zabił. Prawda? Nie no. No nic, w sumie zabicie Lee Sina też byłoby niegłupi tutaj, bo byłby zabity Smiter. Nie wiem, tak bardzo chcę zabić tego Gina po prostu. Że no źle pomyślałem. Bo zabicie Lee Sina byłoby bardzo spoko też tutaj. Jakby nie mieli gościa od Smite, prawda? Czemu ten Bard mi tak dał mało wizji? O! O kur! Debele. Zawsze się zaspektowałem. Jeju. Ale panika gaming, proszę państwa. Ale panika gaming. Masakra. 1400 mi potrzeba. Dobra, ja tą farmę zgarnę. Będzie Kites. Jeju, ta gra jest straszna. Straszna. Jeśli chodzi o poziom tej gry oczywiście. Zwłaszcza mojej gry. Wezmę jeszcze jednego wave'a i wezmę Grompa z wilkami. To, że wzięliśmy dwa barony, jest mega ciekawe. A, dobra, sam Grom mi wystarczy. Muszę zabić tego cholernego Gina. To jest mój po prostu quest na tę grę. Musi być martwy ten gość, no bez jaj. Jak to się dzieje, że on przeżywa? Nie mogę tego pojąć po prostu. Okay. Nie wiem, co to moja drużyna robi do końca. No, wywala się. No cóż. Spróbuję coś na ultimate, ale nie wiem, czy coś się uda. Christian, coś zagramy? Peace. O, cholera, sznuks. Kończę ultimate. No to by było na tyle, jeśli chodzi o jego ulti. Tutaj Lee Sin był w okolicy w ogóle. Czy kopniak? Kurde, myślałem, że go zabiję chociaż. A, nie dało rady. Fajnie zagrał. Dobry play. Szkoda, że z moim ultimate'em, kurczę, nie mogę nic konkretnego zrobić. Okej. Ty nieźle tutaj ciśnie. A nie wiem, czy zabiję. Dawaj. Jeszcze maleta potrzebuję. Nie przemu. No, malet będzie tutaj spoko dla niego. Bardzo. Tylko, że tracimy inhibitor. No niezbyt. Ojejciu. 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 Ryby nie masz. Czemu trash był na topie? Nie wiem. Okej, okay, może zabiję, ładnie sobie przeskoczył. Brawo, ja za chwilę wstanę. Smoke wstaje, Elder, no musimy... A nie, to jest Mountain jeszcze, okej. Okay. Też musimy go wziąć. Dobrze, że nie wzięli inhibitoru, to jest super akurat. Duży plus, patrzcie, 10-3. Trochę jak te, jak noty, prawda, w jakimś tańczym gwiazdami. 10-10 i od niego do tego dostałem 3. Jakiś hater. Też na pingu, wszyscy mają ping, co jest kurczę. Temur mówi, że ma pinga. Tego nam decekowało. Sakra. Co to za internety te ludzie mają? Ja nie wiem. Jak on teraz gdzieś Gina znalazł sobie? Mogę zesmietować sobie. Okej. Okay.
No to chyba nie ma sensu tego czyścić. Za duże ryzyko, którego nie warto podjąć. Ganie typuje na topa. Dobra, no nie no, come on. Jak gościu takie już rzeczy robi, no to musi umrzeć. No. W końcu mi się udało. Widzicie, quest wykonany. O nie. Wykonany. Dobra. O nie, masz barona? No szkoda, że się tam złapać. Szkoda, szkoda. Na tym Edge of Night myślę, no dobra, zrobię to. Teraz to z ultimate'em podlecę. Zabiję coś na pewno. Dobra, jadę tutaj. Musi paść. Dobra, nie wiem jakim cudem padło, ale okej. Dobra, lecimy. Ty, no wygramy to chyba, co? Jin nam... No, wszystkich nas nie zabije. Mamy Mountaina i Infernala. A cholera jasna. A słoń. Dzięki. Mogę użyć buff w sumie do uleczenia. Za te 10 sekund mogę go zabić z ultimate'em raczej. Oż ty gutam się. Dobra. No trochę na farcie to zrobiliśmy, ale brawo, udało nam się, to jest najważniejsze. Nieważne w jakim stylu, ważne, że się udało. Że boty mogliśmy iść, też mogliśmy, prawda? Pójdę tam już. A ile do całego tego? No chyba nie ma Zoni. Ale nie skoczę za nią. Chociaż. Nie, nie ma co. Nierozsądne by to było raczej. Ej, zastępny baron musi być nasz. A, cyk, dobra, i mam na eliksir, super. Cyk. Cyk, cyk, full build, dobra. Jest spoczko. Jest, patrzcie, największe CS-y w drużynie. Jak to się stało? U nich nie ma nigdy 18 poziomu. To dziwne. A czemu Fizz wziął tego? Areda, trochę dziwne. Taką presję zapuściłem, ale... Widzimy teraz. Chyba nie była to najlepsza decyzja w życiu. No więc moje ultimate tak, nie ma większego cooldownu. 42 sekundy, luzik. Weźmy tego. Ja już nie muszę zbierać w sumie CS-u, prawda? Nie, chociaż? W sumie? Dobra, dalej. Chociaż boję się, że mi kurtynę zagra zaraz ten Jin. Bo inna Lux z ultimate'em. Ja pierdzielę, niemożliwe. Dobra. No to chyba zasługuje to, żeby przegrać. Jakim cudem Jin mi to ukradł? Jin mi ukradł, dobra, no? GG. Niemożliwe. Jakim cudem to straciłem? No. Też było niepotrzebne ryzyko, prawda. Prawda. Don the Fef. Dobra, tym próbuję. Jedziesz, Krystian. Co to będzie? Zobaczmy. Nie zrobił tego maleta w końcu. Hurricane jest bez sensu tutaj. Malet byłby lepszy, o wiele. No szkoda, ale co więc z drugiej strony się zastanawiam. Nawet jeśli bym wziął tego barona, to byśmy wygrali? Nie wydaje mi się. No więc GG, byśmy tak blisko, a tak daleko. Niestety. GA nie działa. To jest taka ciekawostka, że ten GA, jeśli by padł od tego, to GA nie działa na fontannie. No szkoda przegranej, szkoda, ale tyle błędów ode mnie, że...
Nie zasługiwałem po prostu na wygrywanie tej gry. Tyle. Pyk. Najwięcej golda miałem. To ciekawe. Najwięcej damage'u. Okej. Okay. Ginu ich najwięcej. Nie, no słabo zagrałem. Bardzo słabo. Także, no nic. Dziękuję za obejrzenie mojego Rengara koślawego. Koślawego i tyle. Także do zobaczenia na streamach, na innych filmach na YouTubie i życzę wam miłego dnia.